84, dobra. Dobra. Teraz się cofnij, teraz się już cofnij. Gin, gin! John Wick! Yes! No nie! Cześć moi drodzy, z tej strony FRL i witam w kolejnym odcinku z testowania broni. Jest dzisiaj ze mną Yoshihito Mayoshi. Dzień! Ale dobry. Żeś wleciał. Moi drodzy, będziemy dzisiaj testowali dwa nowe rewolwery. Wiem, że wszyscy oczekiwali testu nowej broni, ale nie miałem zbytnio czasu, żeby go nagrać w dzień premiery rewolwera, dlatego nagramy dwa dni później. Mam nadzieję, że się nie obraziliście i że ten test będzie wam się podobał. Yoshi, czy strzelałeś już z tej broni? Powiedz mi. Powiem ci, że nie miałem jeszcze okazji, dlatego fajnie by było to teraz to przetestować. Okej, balony zestrzeliwuję, to jest najważniejsze. Występuje oczywiście on w klasie epickiej oraz legendarnej. Możemy go zdobyć z rzutu, z drop, no to z rzutu, ze skrzynek. Nie wiem, czy leży luzem. Chyba też. Generalnie ze wszystkiego możemy go zdobyć. O, może w ten sposób. Ale z pewnością się to zmieni w przyszłej aktualizacji. Jak zawsze, bronie na początku nowe są wszędzie dostępne. Później ich występowanie troszeczkę jest zmniejszone. Dobra, Yoshi, na początku zróbmy tak. Zbudujmy sobie rampę. Ja będę do ciebie strzelał. Yoshihito oczywiście będzie dzisiaj nam służył jako mięso armatnie. Jakoś mnie to nie dziwi. Jakoś cię to nie dziwi, okej. Jak obstawiasz, jaki zasięg będzie miał ten pistolet? Bo każda broń ma jakiś ograniczony zasięg. Snajperki oczywiście mają najdalszy zasięg. Później są karabiny maszynowe, czyli M-ki Scary. A później, wiadomo, chyba Uziki. I nie pamiętam. Nie, chyba pistolety są przed Uzikami, więc mi się wydaje, że ten pistolet może mieć... Jeżeli strzela, tak jak snajperka, bo ma taki celownik jak... Snajpa, zestrzeliłem ci balonik. No to może mieć około 600 metrów zasięg. Jeżeli strzela tak jak AUK, no to około 300. Dobra, misiu kolorowy. No ja obstawiam, że tak mniej znacznie będzie miał. No nie wiem, tak z 200 max może. 200 może max, no dobra, zobaczymy. W sumie to jest w końcu pistolet, nie? Więc no, nie ma tutaj zbytnio co się spodziewać. W ogóle czekaj, na jakie on amunicję działa? Wiesz na co? Średnie pociski jest... chyba. Tak, ta co do tak. karabinów. No, no, no. Czyli taki mały AUK w ręku. Dobra, Yoshi. Tak. To co? Ja na początku strzelę do ciebie z takiej odległości. Mam nadzieję, że doleci. Dobra. Wow. Doleciało. Sprawdźmy, ile to jest metrów. Dobra, czekaj. Wow, teraz nie mogę coś trafić. Co jest? Halo, ziemia. O, dostałem. O. 209, wow. 209, czyli więcej niż się spodziewałem. Tak, i zwykłe chyba pistolety. Pistolety. Aha. Dobra. To ja dobuduję się już do końca może mapy. Bo jak dobra. Widzicie, widzowie, dzisiaj jesteśmy na trybie kreatywnym, ponieważ broń jest łatwiej zdobyć. A mapa też jest w sumie taka duża, że nie potrzeba nam aż takiej wielkiej odległości między sobą. Dobra. No tak. Yoshi. Gdzie ty jesteś, dobra. Mayoshi? Staję sobie tutaj. Balonik odpaliłem, żeby ci było łatwiej. Okej. Okay. O! Czekaj. O! Idealnie przed twarzą mam. Czyli to będzie idealnie. Maksymalna odległość już widać. Czyli gdzieś myślę dobra. Około 300. Dobra. W sumie jak ten pistolet... Animacja? No. Animacja? Dobra. Siadło. Możecie napisać widzowie w komentarzu, jaka to będzie odległość. Uwaga. Jeszcze jedna sprawa. No. Jak się wam ta nowa broń podoba, to łapy w górę zostawiacie. Wtedy będziemy wiedzieli, ile osobom się podoba. O. Tak. Dobra. Strzelaj. Boom! O. 274! Czyli możemy śmiało stwierdzić, że jeżeli broń bazuje na średnich na przykład pociskach, czyli będzie miał taką samą odległość co AK, AUG lub też SCAR. A jakby była na pociski tak jak Deagle, bo Deagle miał większy zasięg niż zwykłe tak, pistolety, tak. Wiesz? Dobra, Yoshi, to co? Sprawdzamy, czy można zrobić 275? Tak, już się ustawiłem właśnie idealnie pod 275. Okej. Okay. Dobra, czekaj, ja sobie tu będę jakoś tak podchodził, żeby... Dobra. Dobra. W sumie możemy zrobić tak, że podejdź jeszcze na chwilę bliżej, ja cię spunktuję z dwa... Nie, masz jeden HP, tak? Nie, mam setę. U mnie pokazuje, jak strzeli... masz jeden. O! 84, dobra. Dobra. Teraz się już cofnij. Dobra, cofnę się. Leci. O! 275 head! Head 275 w głowę. Wow. Ojeju. Wyobrażasz sobie takiego fraga zrobić gdzieś na polu bitwy? 275. Albo że ktoś robi na tobie. No jeju. No to od razu report.
Tak. Od razu od buta jest reporcik. Słuchaj, teraz sobie postrzelamy bronią legendarną, bo legendarne jeszcze nie miałem w ręku. W ogóle sprawdźmy jej specyfikację, bo nawet nie zwróciłem uwagi. Obrażenia epicka 42, legendarna 44. Czas przeładowania o 0,01 sekundy mniej. W klasie legendarnej. No dobra, Yoshi, teraz może spróbujmy zrobić najdalszy frag bez lunety. Zobaczymy, czy będzie napisane, że likwiduje Yoshihito Mayoshi bez lunety, bez nie? Lunety. Odpalam balonika. Dobra, było łatwiej. Odpal balonika, widzę, jeszcze taki zielony. Zbij mnie trochę. Dobra. Wystarczy. Ale słuchaj, 88 dostałeś również w głowę. To był teraz legendarny. Z epickiego też dostałeś 88, czyli jest ograniczenie do 88 maksymalny damage z tej broni. No, ale tak średnia jest, mi się wydaje, z damage'a oczywiście. No uwaga, dobra, Yoshi, uważaj. Bez lunety robimy. O kurcze. No idealnie mam na ciebie. O, dobra, czekaj. Dobra, o, jest dosłownie... No, czekaj. To będzie ciężkie. Kurde, no idealnie. Autozapis mi wyskoczył. Czekaj, zoomuję sobie. Troszeczkę mi zeszło. A więc co, musisz chyba wstać, mi się wydaje. Dobra, wstaję. No będzie lepiej. Większy masz zasięg. Raczej większy jesteś wtedy. Wiem, większy hitbox, no. Ej. O, no idealnie. Ja stanę po tej stronie bardziej, bo ty w tą stronę bardziej strzelasz, zauważyłem. Mhm. Uwaga. No ja kurde, dziękuję. No... Może nie da się trafić z takiej odległości. Zaraz zobaczymy, czekaj, podejdę bliżej trochę. Jest! 274, ale nie ma, że likwiduje no scope'a, bo teraz było bez przybliżenia. No, po prostu jest z pistoletu i tyle. A powiedz mi, nie wiem, nie zwróciłem uwagi, jak strzela z auga, jest napisane, że powaliłeś no scope'a, czy też z... Wiesz, jak z lunety strzelasz, to nie będzie napisane, nie? Ale jak na przykład bez przybliżenia, czy jest, trafia bez lunety? Właśnie nie wiem, jeżeli wy wiecie, widzowie, możecie napisać w komentarzu, bo to jest taka dla mnie w sumie zagadka teraz. No ja też nie wiem szczerze. Nie. Słuchajcie, moi drodzy, zrobimy teraz kolejną konkurencję. Taki przygotowaliśmy sobie killbox, gdzie razem z Yoshi będziemy do niego wskakiwali, po czym będziemy się strzelali na no scope z przybliżeniem, jak sobie tam chcemy. Pierwsza runda mamy po 100 HP, druga runda jest 100 HP i 50 keva, trzecia runda po 200 HP i 200 keva. Znaczy 100 HP i 100... No, wiecie o co chodzi. Okej, okay, zasada jeszcze jedna. Odbijamy się... Od pierwszego odbicia dopiero się strzelamy. Dobra. Nie skaczemy na ścianę, tylko skaczemy pierw na ziemię. Okej, okay, jesteś gotowy? Oczywiście. A wy możecie napisać jeszcze również w komentarzu, kto tą rundę wygra. Tylko nie skipujcie odcinka, oglądajcie sobie kulturalnie, wiecie, jak prawdziwe, prawilne ziomki. 3, 2... Team Yoshi albo Team Farrell. 1, go, oczywiście. Go. Aura, odbity. O! Wow! O, bania! Jeszcze jeden strzał i mnie nie ma! Gin! John Wick! Yes! No nie! Pierwszy punkt dla Farrella. Ile miałeś? A mało hapsów już miałem, zobacz. No już tak, no kurde. Woo! Bo pani ci sprzedałem bardzo ładnie. No dokładnie, dobra, biorę sobie teraz kewlarka i aptekę. Leczymy się. Robimy rundę numer 2. Moi drodzy, chciałem wam przypomnieć, żebyście brali udział w konkursie na 50 tysięcy V-dolców, bo bym zapomniał o tym wam przypomnieć. Link znajdziecie w opisie tego filmu, dołączcie do Instagrama, zasubskrybujcie kanał na YouTube, dołączcie do Discorda, dzięki temu zdobywacie punkty. Jeżeli masz tych punktów więcej, twoja szansa na wygraną jest większa. Wygrywa aż 10 osób pakiet ten po 160 zł w sklepie. Więc bardzo serdecznie polecam i zapraszam. Co Yoshi, teraz na legendarki już? Jak mamy kewy? Dobra, na legendarki, tak. Dobra, legendareczka, cyk. Wyposażony, uzbrojony po zęby. Jesteś gotowy? Oczywiście. 3, 2, 1, go! Oh. Wow! Oh, jej! Czy mi strzeliłeś dwa razy w głowę? Po 80? Tak, każdy strzał mi wyszedł w ciebie. Strzeliłem 3 strzały, każdy był celny. Aha, a robisz to na zoomie? Bo chyba nie da się nawet nas zoomować, jak poskakujesz, nie? Nie. Wiesz co, po prostu wziąłem, co nie? Nie ruszałem nawet klawiaturą, tylko wziąłem dwie ręce, po prostu dwoma rękoma. Myszkę? I tak smooth po prostu leciałem. Dobra, to teraz ja próbuję zrobić to samo, ej. Dobra. Jestem w szoku, co żeś mnie pozamiatał. Aha, kewy. Kewy, 50. Setkę sobie walni. Jasne, teraz. Już walę setunie. Ty masz już setunkę?
Oczywiście, że mam. Dobra. Kurde, nie spodziewałem się tego, ale mnie pozamiatał. Zwarty i gotowy. No. I gotowy. Dobra, sobie też jakoś przygotuję tutaj. Okej. Okay. Raz. Aha, leczysz się jeszcze? Nie. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra. O! Zaczyna nas obracać. O! Nie no, nie da się tak dwoma rękoma, ja nie umiem. Patrz! No i zawsze jak ładuję, to Yoshi... Też się ładuje. Mnie ładuje też! Jakkolwiek to brzmi. Kurde no. Ej, nie jest tak łatwo, myślałem, że będzie to łatwiejsze trochę. Jak no już nas rozkręci... Twój John Wick jeszcze... Twój John Wick jeszcze jest taki ciemny, on mi się normalnie w oczach... No, nie widzę go, nie widzę go. Jakbyś ubrał skin kurczaka na tym niebieskim, no to okej, okay, nie? O, to okej, okay. Czyli co? Do dwóch punktów. Jeszcze jedna? No ale wiesz, no ja już mam dwa punkty. No dobra, no to Yoshi wygrał, czyli tą konkurencję. Moi drodzy, mam nadzieję, że taki teścik wam się podobał z Yoshi. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Zostawcie łapeczki w górę, jeżeli jesteś nowy na tym kanale. Oczywiście walnij suba z dzwonem, co nie? Wbijajcie również do Yoshihito Mayoshi, gdzie również dziwne rzeczy na jego kanale razem wspólnie robimy. Trzymajcie się, uwaga, będzie drugi punkt! Yo! Siema, cześć!